Przyznajmy bez bicia, że spotkałam pana zupełnie przypadkiem w Jaki Kafe. Często pan bywa? To prawda, to przypadek, bo dzisiaj nie miałem zaplanowanego dyżuru. Natomiast jak jestem w okolicy, zaglądam tutaj, bo w końcu to miejsce, w którym można spotkać warszawiaków, a warszawiacy mogą spotkać tych, którzy popierają prezydenta Jakiego. Z jakimi sprawami przychodzą, jeżeli pan się z nimi spotyka? To różnie. Jak do tej pory nie miałem stałego jakiegoś dyżuru. Po prostu zaglądałem tutaj, ale zawsze trafił się mieszkaniec, który chciał o czymś porozmawiać. Ostatnio dwie mieszkanki chciały porozmawiać o możliwościach wykupu lokalu komunalnego. To dosyć popularny temat, w szczególności w tak zwanych starych dzielnicach przedwojennej Warszawy. Bowiem problem ten dotyczy kilkudziesięciu tysięcy mieszkań. Pani prezydent Gronkiewicz-Waltz wstrzymała możliwość wykupów mieszkań, nawet z 50% bonifikatą, a prezydent Jaki uważa, że ta bonifikata powinna być znacznie wyższa i tą sprzedaż trzeba uwolnić. W kampanii w 2015 roku premier Kopacz jeździła pendolino. Ostatnio widzieliśmy sędziego Tuleję, który jechał tramwajem w otoczeniu mediów. Od dziś Rafał Trzaskowski razem z Grzegorzem Schetyną jeżdżą metrem. Wam chyba już tylko autobus został. Zamierzacie? Widocznie politycy Platformy preferują transport szynowy, może to i dobrze, dlaczego by nie, bardziej ekologicznie, natomiast my przede wszystkim spotykamy się z różnymi grupami społecznymi, z mieszkańcami Warszawy na ulicach, czy pod ich blokami, bo przecież zdecydowana większość warszawiaków mieszka nie w kamienicy, jak mieszkał na Starówce Rafał Trzaskowski, tylko mieszka w blokach, blokach zbudowanych za PRL-u, w różnych warunkach i Warszawa jest miastem bardzo różnorodnym, miastem wielu prędkości, wielu dysproporcji. Patryk Jaki dostrzega te dysproporcje i chciałby je zniwelować, dlatego przyjeżdża do mieszkańców, którzy mieszkają w osiedlach sypialniach, tak zwanych osiedlach sypialniach i spotyka się z nimi tam, gdzie oni żyją na co dzień, żeby poznać lepiej ich problemy. Jacek Sariusz-Wolski mówił, że Warszawę oplotła ośmiornica i rzeczywiście mówi się o tym, że przez te 12 lat Platformie udało się za pomocą różnych spółek, które ściśle współpracują z ratuszem, skompletować armię z rodzinami, armię ludzi, którzy stanowią żelazny elektorat. Czy to nie będzie dla was wielki problem z wygraniem z tym żelaznym elektoratem, który tu od 12 lat Platforma ma? Warto powiedzieć, że frekwencja w Warszawie jest wysoka, no ale jednak to jest cały czas około połowy wyborców. Natomiast mieszkańcy dostrzegają dobre strony rozwoju miasta, no bo te też są, ale dostrzegają też tą kompletną obojętność na krzywdę ludzką, na problemy zwykłych ludzi. Warszawa to nie tylko budynki ze szkła i aluminium, nie tylko przecinanie wstęg przy nowych inwestycjach, ale to są też problemy takie jak mieszkania komunalne ogrzewane na prąd, co w okresie grzewczym powoduje, że płaci rachunki ponad 1000 zł miesięcznie. To są tereny niemalże wiejskie bez kanalizacji i wodociągów. To są lokale komunalne bez toalety. Zatem jest co robić w Warszawie, jest co naprawiać. A oprócz tego Warszawa też starzeje się. Jest coraz więcej seniorów w Warszawie, którzy zarabiają głodowe emerytury. Warto pomyśleć o dodatku godnościowym dla tych seniorów. Może miasto powinno im czy w gotówce, czy w innej formie rekompensować to, że przez całe swoje życie pracowali dla naszego kraju. Często za łyżkę przysłowiowej zupy działali na rzecz tego, żeby Polska funkcjonowała. I obojętne, czy to był PRL, czy lata 90. Dzisiaj te osoby są pozostawione same sobie. To są głównie kobiety, no bo seniorki to są głównie kobiety. 400 tysięcy seniorów, 300 tysięcy emerytów spośród tego, 200 tysięcy kobiet emerytów z emeryturami bliżej 1000 zł niż dwóch. No to jest ewidentny problem. Patryk Jaki ma na to pomysły, chce pomagać i to jest ważne, te problemy dostrzegamy. Do tej pory sztab Trzaskowskiego i sam Trzaskowski traktował sprawę wyborów trochę jak spacerek, trochę publicyści mówili, że to przypominało kampanię Bronisława Komorowskiego, a w tej chwili dość usilnie zaczyna domagać się debaty wszystkich kandydatów. Jak wy to odbieracie? Patryk Jaki jako pierwszy
dwa tygodnie temu zaproponował debatę wszystkich kandydatów właśnie tutaj w Jaki Cafe podczas spotkania ze mną, jeszcze byłem wówczas kandydatem na prezydenta, z panem Piotrem Ikonowiczem, przedstawicielem Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Zatem pan Trzaskowski także i w tej sprawie jest odtwórczy, naśladuje Patryka Jakiego. Debata jest zawsze dobra, dlatego Patryk Jaki weźmie udział w debacie na temat przyszłości sportu w Warszawie, która jest organizowana przez środowisko Legii Warszawa. Z tego co wiem, pan Trzaskowski odmówił tej debaty, a jednocześnie w sposób taki zupełnie arogancki, można powiedzieć wręcz bezczelny, zrobił szefem sztabu pana Jarosława Szostakowskiego, szefa klubu radnych Platformy Obywatelskiej w Warszawie. A dlaczego jest to bezczelne? Bowiem to była osoba, pan Szostakowski, która wprowadzała dyscyplinę wśród radnych Platformy przy głosowaniach między innymi dotyczących dzikiej reprywatyzacji. Zatem no jest to chichot historii, jeżeli osoba, która dyscyplinowała radnych Platformy, żeby godzili się na uszczuplenie mienia miasta poprzez sprzedaż czy oddawanie niektórych nieruchomości. Mówi się, że on powinien być właściwie przez komisję Patryka Jakiego przesłuchiwany. Tak zapowiedział wiceprzewodniczący tej komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. Natomiast w okresie wyborczym pewnie nie ma to sensu, bo będzie odebrane jako akt polityczny. Natomiast Jarosław Szostakowski... Dlaczego Platforma w takim razie się posługuje tego typu osobami? Platforma Obywatelska... Czy to jest krótka ławka? Platforma Obywatelska wciąż nie zrozumiała, gdzie jest źródło tej afery. No, źródło afery reprywatyzacyjnej to jest po prostu mechanizm przyzwolenia na podłość, na czynienie krzywdy, zamiast pełnić funkcje kontrolne i nadzorcze. Nadzorcze pani prezydent Gronkiewicz-Waltz w stosunku do aparatu urzędniczego, a kontrolne Rady Miasta, gdzie Platforma ma większość w stosunku do pani prezydent i urzędników, te mechanizmy nie zadziałały. Jednak ta więź partyjna i przykrywanie czynów koleżanek, kolegów partyjnych, no, ta solidarność partyjna wygrała z ludzką przyzwoitością. Dzisiaj pan Szostakowski z tej ciemnej strony mocy przychodzi do, można powiedzieć, rycerza na białym koniu, jeżeli chodzi o reprywatyzację Patryka Jakiego, i proponuje mu debatę. No, to jest wyjątkowo aroganckie. To jest w ogóle nie do przyjęcia. Więc debata owszem tak, ale przede wszystkim niech Platforma Obywatelska najpierw zadba o to, żeby jej zaplecze było przyzwoite. Tymczasem, jak internauci wyśledzili, sztab Trzaskowskiego po prostu wyfotoshopował na jednej z mszy prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, tak żeby nie było widać, że stała dosłownie przedzielona jedną osobą z Rafałem Trzaskowskim. Czy to się da wygumkować? Przeszłości się oczywiście nie da wygumkować. Mówi się, że internet nie zapomina, ale ludzie też nie zapominają. Przecież Rafał Trzaskowski to jest twarz kampanii pani Gronkiewicz-Waltz. Był szefem jej sztabu wyborczego. Był bardzo ściśle z nią związany. Dziś można powiedzieć, że jest jej politycznym synem i zapewne nie będzie samodzielnym politykiem. Decyzje będą zapadały albo w domu u pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, albo w gabinecie u pana posła Kierwińskiego, który tak naprawdę steruje całą polityką kadrową miasta stołecznego Warszawy. Więc pan Trzaskowski jest tylko i wyłącznie marionetką pani Gronkiewicz i pana Kierwińskiego. A może Platforma jednak zrobiła błąd? Może trzeba było Trzaskowskiego w Krakowie wystawiać? Pan Rafał Trzaskowski w Krakowie dużo zapowiedział, ubiegając się o funkcję posła, natomiast nieznane są jego dokonania. Nie ma chyba żadnego punktu. Nie ma dokonania w Warszawie. Nie ma żadnego punktu z programu pana Trzaskowskiego, który został w Krakowie zrealizowany, przynajmniej jak śledziłem media krakowskie, nie znalazłem takiego dokonania. W odróżnieniu od pana Patryka Jakiego, który w Opolu i dla Opola zrobił bardzo wiele. Jako poseł, czy będąc wiceministrem. Jeżeli chodzi o dokonania pana Trzaskowskiego dla Warszawy, też są nieznane, bo pan Trzaskowski z samorządem warszawskim, jako samorządem, bo z polityką był związany, natomiast z samorządem w ogóle nie był związany. Zarówno on, jak i jego kandydat na wiceprezydenta, pan Paweł Rabie, nie przepracowali nawet minuty dla samorządu. Nie znają się o tym kompletnie. Natomiast pan Patryk Jaki, nie dość, że ma dokonania jako parlamentarzysta, jako wiceminister, to ma również dość bogate doświadczenie samorządowe. Był dwukrotnie wybierany na radnego Opola, a ja jako kandydat na wiceprezydenta mam 20 lat doświadczenia samorządowego i to rozmaitego, bo pracowałem jako urzędnik w mieście i byłem burmistrzem i byłem radnym szczebla lokalnego i radnym Rady Warszawy. Uzyskałem przeciwnik na prezydenta, więc to jest w ogóle bez porównania. Znaczy my oferujemy najlepszą
kompetencja, jaka kiedykolwiek była zaproponowana w wyborach samorządowych. Nigdy jeszcze kandydat na prezydenta i wiceprezydenta działając razem nie byli tak silni, tak dobrze przygotowani do tego, żeby od pierwszego dnia zmieniać miasto na lepsze, po to, żeby Warszawa była miastem ambitnym i uczciwym.